Witam serdecznie w Żorach. To już seria rewanżu w finale A. Mistrzostw Śląska w kategorii U13, rocznik 2000 i młodsi. W białych strojach, haka Żory, hawajskie koszule Żory. W niebieskich Pogoń Ruda Śląska. Prowadzą koszule 48-27. No Pogoni się jakoś nie wiedzie w finale A. Nie wygrali jeszcze żadnego meczu. W piątek przegrali minimalnie w Gliwicach, ale przegrali. Jak na razie nie mamy zwycięstwa w finale A. Zajmujemy przedostatnie 7 miejsce. Natomiast hawajskie koszule walczą o pierwszą trójkę. No i przygotowują się do Mistrzostw Śląska w szkół podstawowych. I kolejne punkty Radonia. Ładna hala. Dobre miejsce do gry, ale niezmiernie mi przykro poinformować, że prawdopodobnie hawajskie koszule, znana drużyna w Polsce, już nie będzie grała w seniorach. W ogóle klub chyba się stanie tylko klubem młodzieżowym, pan prezes Maciejewski. Choć kto wie, będzie trzecia liga, druga, będzie. Będzie? Jak wy wyjdziecie? No póki co skończyli sezon, hawajskie koszule seniorzy, a zobaczymy jak będzie od nowego sezonu. A rzuty wolne wykonuje Karol Radoń. Dzisiaj dobre zawody rozgrywa. No dużo grania mają chłopcy z Żor. Oprócz szkolnych rozgrywek właśnie liga i jeszcze niedługo jadą na turniej do Radomia, na silnie obstawiony turniej. Wiemy, że chłopcy wygrali już turniej w Katowicach, międzynarodowy turniej barburkowy w Katowicach, wygrali także w Gdańsku, nie? Czyli no i kolejne punkty, tym razem zdobywa najwyższy zawodnik z Żor. Darek Tomaszewski, jeden z najlepszych strzelców. Ale coś tutaj dzisiaj w tym meczu zawodzi najskuteczniejszy strzelec w całej lidze. Stanisław Heliński, który już prawie ma 500 punktów. I wyjdzie na pewno królem strzelców. Dzisiaj mu w ogóle nie idzie. Nie wiem co się dzieje ze Stasiem. Teraz zebrał. Zobaczymy co pokaże. Puścił tutaj. A je, są punkty. Zmiany wchodzi Szotysek, jeden z najlepszych rozgrywających na Śląsku. To na razie tyle specjalnie dla serwisu koszykówki młodzieżowych z Żor. Pozdrawiam z Zibi.